Poprzez Babilon oraz Egipt za Amona Ra, prawdziwego Boga z nieba wylądowałego na plecowym kosmonautycznym silniku rakietowym z dwiema dyszami jet pozłacanymi. Każda po cztero rury z kołnierzami teleskopów wysuwanymi na długość 2,5 metra od kosmonauty. Rado urodził się i żył i studiował w podobnej, jak narysowana w piramidzie Megnte Egynte. Adam, nazwisko Rado, zapłodniony genami tysiącletniego życia, genotypu, dla kosmonautów tylko, był wychowany w sterylnych warunkach gwarantujących pewność tysiąca lat życia w locie międzygwiezdnym w obie strony, klepsydrą magnetyczno-jonową z dopalaczem tlenowym w chmurach wodoru między gwiazdami, a wodorowym startu w atmosferach planet, tak jak i Ziemianie będą latali również. Ponieważ poniżej proponowana wersja bipiramidy mieszkano świątynnej na rysunku poglądowym, popularno-naukowym, prawie architektonicznym, a skonstruowana najwierniej według opowiadań ojca białej rasy Adama o nazwisku Rado kosmonauty z planety Vandi na wzór i podobieństwo boskie pozaziemskiej cywilizacji. Adam mówił o sześciu żebrach bipiramidy, w której urodziła go matka zapłodniona z banku genów, co przeinaczono po tysiącleciach na wkładanie żeber w ziemską glinę, aby uzyskać Ewę. Ulepić, oczywista bzdura. Na ziemi księżniczka na ziarnku grochu, a na planecie Vandi sterylne bipiramidy bez ziarnka piasku wychowują kosmonautów na tysiąc lat lotu i zasiedlanie planet innych gwiazd. Abteka znaczy sterylne warunki bipiramidy magnetycznej. Na planecie Vandi upłyniony magnetycznie strumień ludzki jest zastopowany na ośmiu kantach bipiramid przez pozłacane miedziane kątowniki blachy, a u nas pozłacamy esy floresy. Powłoka złota jest prócz antykorozyjności odporna przeciw różnym rodzajom i długościom fal promieniowań, a gorąco pod czerwień odbija. Na sześcioschodowym cykuracie jest ostatnie najmniejsze siódme piętro jako ostatnia mała litera grecka, omega, a czyta się V, oznaczone stołówka, imprezówka. Znak ma kształt jak u lachów, gliniane dwojaki na pole z obiadem przynoszone. Pozornie dziecinna, rzeczywiście prababilońska piosenka, kółko graniaste, czworokanciaste, bipiramida. Kółko nam się załamało, cztery złote kanty miało, a my wszyscy będziemy. Dotrwała informacja o wadliwej konstrukcji bipiramidy. Nad stołówką jest kopuła pozłacana, zewnętrznie miedziana, i teleskop obrotowy w koło ostre solarium gwiezdne, opalanie przy dobrej pogodzie, ale cienka atmosfera i małe ciśnienie, jak na Monteverestie. Północna ściana cyguratu zapatrzona w zewnętrzne schododrabiny awaryjne instalacyjne. Na parterze M, tamże bramka magnetyczna wejściowa, szatnie i umywalnie. Parter w koło oznaczony jest MA, MB, MT, MK, znaczy od A do K w koło. Kolejne schody w górę, północna ściana, B, B, L, Z, I, F, zachodnia ściana, T, R, W, S, OCH. A czytając z góry, południowa ściana, ŁO, GEN, CK i wschodnia ściana, Y, Ż, D, P, A.
tym ło jest czytane jak z litery Q duże z kropką w środku. Stołówką jest przychodnia, żłobek i szkoła. Poniżej wokół część mieszkalna Pabej, oszkona złociście, napylonym między szybami pyrchotinem, magnetopirytem. Namagnesowanym po napyleniu cewką elektromagnetyczną. A również są daszki i skosy dodatkowo z bateriami słonecznymi. Bipiramida zewnętrzna, megnte, opływowy cikurat opasany nad drugim dwukondygnacyjnym schodem przez stuła, zwieńczony jest stołem B. U nas pochodzi stubia od tego. Wewnętrzna piramida pustawa kształtem według piramidki Bazylii. U kosmitów kryształ regularny przejrzysty. Magnetytu w przekroju przez krawędzie piramidy i fundamenty jako egyntę. To jest w kształcie, w jakim najczęściej krystalizują się piramidki magnetytu i również piramidki złota. Stalbetonowe stoły A i B oraz sześć żeber pionowych piramidy budowane jako jednolite odlewy ciśnieniowe stalbetonowe wraz z 1/4 wysokości piramidy. To odwrotnej fundamentu, a powlekane trwale silikonami twardymi. W bipiramidach mieszkają tylko ludzie i pszczoły. Bielizna silikonowa bezpyłowa, szczególne warunki pobytu, przebywanie w każdej formie postaci dłużej niż 3 minuty konieczne w zawsze takim samym ustawieniu do stron świata, polaryzacji magnetycznej piramidowej, dla uzyskania dwukrotnie opóźnionego starzenia się. W przypadku Ziemian byłoby 200 lat życia gwarantowane. W wewnętrznej, gładkiej, szklanej, całoroczne ogrody hydroponiczne na podestach, wiszące semiramidy na pełnych pięciu powierzchniach piramidy. Kwiaty, warzywa, owoce na krzewach rosnące, w korytkach przezroczystych z wewnątrz tworzyw i nawozami sztucznymi, w przelewowej wodzie dezynfekowanej korytkami kaskadowo. Piramida wewnętrzna jest oszklona. Czterostronne przyścienne ażurowe podesty metalowe na pięciu poziomach przydrzwiowe dopełnione są do przezroczystego kanału windowego kewlerem przejrzystym pełnopowierzchniowo. Dopełnienia są pełno i równopowierzchniowo do również przeznaczystego kanału windowego. Przezroczyste windy i kanały bezlinowe, ślimakowo-zębatkowe są nazywane salony. Z tego jest sformułowanie prosimy na salony. Podziemia międzyfundamentowe zawierają m.in. biogazownię, basen pływacki z luster pancernych Agrest, zbiornik wody pitnej. Pod kanałem windy przebywa pępek center biskupy, mnich bipiramidy podwindowej. Hibernatornie naukowców starych w abrogamach poziomych do ewentualnego odhibernowania i w pionowych abrogamach
zmarłych ostatecznie nieowijanych. Noszą nazwę hibernatornie Na powierzchni parteru wewnątrz i półkolu przywindowym vis-a-vis terenów sportowych jest amfiteatr Oko, świątynno-prelekcyjny, tak zwany Oko w trójkącie symbolu znaku Katedry Świętej Baczności Bożej w Rzymie. Na stole A wewnątrz najmocniejszym, wzmacniającym całą piramidę i łączącą całość konstrukcji, rosną też w korytkach większych jabłonie karłowate, lubon. Na Wandi, planecie, połączone są bipiramidy po dwie ze względów niebezpieczeństwa meteorytów, ponieważ jest cienka atmosfera i niskie ciśnienie, więc meteoryty nie wszystkie się spalają w atmosferze. Planeta Wandi kręci się odwrotnie niż planeta Ziemia, czyli wschód wypada jako zachód. Budowane po dwie i łączone pyrchotinowanym, hermetycznym A do K omega, czyli W duktem, A stołami liter dwóch A z bateriami słonecznymi na nim. Kolejne schody dwukondygnacyjne mają swoją literę, każdostronnie inną. Według abecad fo kosmitów i ur zegara Adama na Ziemię przywiezionego przez prapigmeja i odhibernowanego Adama na orbicie z orbity okołoziemskiej. Bipiramida zewnętrzna jest hermetyczna, ale w każdym segmencie mieszkalnym jest ewentualnie uchylne okno. Południową ścianę zamieszkają ludzie starzy, bezdzietność ze względu na nadmierne napromieniowanie. Są jeszcze uwagi. Uwagi pierwsza. Kosmici czytają omega małe jako V. V czytają jako W. VA jako Wa, kaolin. E, żelazo, znaczy lub pigmej. Znak sinusoidy w jednym miejscu w faliście pogrubionej, znaczy taryra, ziemia. I z tego wychodzi słowo Ewa, E, ojciec pigmej, Wa, matka ziemianka. Dlaczego powstały trzy religie w Mezopotamii wierzące w jednego Boga? Genezą zaistnienia religii była uzmysławiana powszechnie potrzeba wiedzy, tajemnic nauki i informacji dla społeczeństwa, części prawdy o cudownościach pozaziemskiej cywilizacji według wizyty, tajemnic odebranych astrologom, magom, panom babilońskim, egipskim, lub też ukrywanie, zamaskowywanie tych tajemnic. Obecne religie, każda inaczej przeinaczając fragmenty wiedzy o wizycie przed tysiącami lat kosmonautów, przestały być tym, do czego były powołane i przechodzą po wiekach wypaczeń wyidealizowaną bajkę o Bogu i fałszywym Synu Bożym zamiast proroku i nie chcą nawrócić się do prawd Ziemi Świętej w historii Mezopotamii, udowodnionych przez historyków. A więc kapłani jako bajarze i nienaukowi nie mają racji bytu w populacji ziemian przy obecnych na poziomie uniwersytetu, akademiach, wyższych szkołach, politechnikach, nauk socjologii, psychologii, seksuologii, medycyny, filozofii, historii faktu, kosmonautyce współczesnej, astronomii. Kapłani, a wcześniej prorocy i ewangeliści nie mieli wykształcenia 8 fakultetów
powyższych, ni też uniwersytetów, ni też żadnych akademii, szkół wyższych, czy też politechnik. Podtrzymując bajkę o Bogu z nieba, kapłani religii próbują z brakiem fakultetów powyższych 8 zastąpić psychologów, sędziów, seksuologów, feudalnie pilnując swą trzutkę i żyjąc z tego dostatnio. Obecnie ukrywanie prawdy o kosmonautach Rado, Adamie i piersi z Hu Y nie ma uzasadnienia, bo genotyp boski Adama uległ rozmieszaniu po tysiącach pokoleń i mikrosonny nie zwraca uwagi na potomków tysiącletniego genotypu, a przyszli kosmici, gdy przylecą lub przylecieli, nie będą zabierać żadnych potomków ni Adama na planetę Wandi, ni piesiza pigmejów na planetę Piesia. Córki z późniejszej drugiej żony bielszej Adama zostały w Mezopotamii i w tysiąc kilkuset latach, gdy wiadomo było już, że 30-osobowa klepsydra nie doleciała, rozbiła się, dały w kolejnych pokoleniach wysokiego, bielutkiego, czarnowłosego, dorodnego wtórnika Adama, którego religię przyjęły jako wzór białego zamiast prawdziwego rudego karła kosmonauty i malowały w świątyniach z również dorodną, fałszywą, wysoką Ewą. Gdy rzeczywista natomiast Rado Adamowa Mewa, córka owoc Mezopotamki i prapigmeja Hu Y, kosmonauty z terenu obecnego Libanu, Lubon, czyli jabłoń, była mulatką koloru bladego kaolinu, niewypalonej gliny, o czym informuje podawany owoc z czarnego węża Hu Y prapigmeja z jabłoni jego córki dla Adama na żonę. Z ziemskiej, mezopotamskiej jabłoni, Mezopotamki. Opowieści Szeherezady z prawd o pozaziemskiej cywilizacji zostały też przerobione na obecne bajki z Tysiąca Jednej Nocy, mierne i fałszywe. W stosunku do rzeczywistych opowiadań kosmonautów o pozaziemskich planetach i ich potomków, o historii rodzin i nowościach cywilizacji pozaziemskiej Oriona dla współczesności. Prawdziwy sąd ostateczny podawany w religiach nie dotyczy całości wiernych, ale tylko niewielu zahibernowanych i odhibernowanych, gdy byli w specyficzny sposób ciekłym tlenem zamrożonych, jak dawniej mieli być kosmici na Ziemi, a obecnie naukowcy jako jedyny taki możliwy sposób w naszej galaktyce pełnonaukowo stosują. U nas na Ziemi umiemy już ciekłym azotem zahibernować i po latach w ułamku sekundy ogrzać od minus 5 do plus 5 stopni wzdłuż tułowiową głowicą mikrofalową, a później wolniutko do plus 37 stopni Celsjusza i ocenić możliwość ich ożywienia, tak zwany sąd ostateczny, i tchnąć ducha. Co dotyczy ludzi na przykład chorych przez raka w USA, zahibernowanych, czekających rewelacyjnego wyleczenia, a też pacjentów po głębokiej narkozie chirurgicznej lub też w komie. Na planetach Wandi i Piesia, w piramidach mieszkalnych, u nas tak zwana świątynia opatrzności Bożej. Megnte Egynte w podziemiach międzyfundamentowych są hibernatornie, tak zwane naukowców bardzo starych, owiniętych w abrogamach poziomych do ewentualnego odhibernowania i w pionowych, ostatecznie zmarłych, nieowijanych, wąskich, jednak nie pod bieżnią sportową. W podobnych pionowych abrogamach, które były pod koniec egipskiego państwa faraonów stosowane. Hibernaci ułożeni tak, że oczami patrzą w górę na swych kumów, rodzinę i pomagają im myśleć, będąc w hibernacji. Kuma
kum, myśli hibernatornia, kum, dla rodziny. W powyższych bipiramidach są wewnętrznej pustawej na poziomie gruntu amfiteatry półkoliste, tak zwane oko świątynno-projekcyjne, gdzie odprawiane są swoiste misteria parareligijne, zebrania, odczyty i pokazy popularno-naukowości oraz obserwacja wewnętrzna, piramidalna, sportów na turystów ichnich. Kosmici mają w swoistej niby religii półpogańskiej od 20 milionów lat czteromisterium. Ustaliłem wehikułę czasu. Na wzory podobieństwo boskie sportowcy w starożytnej Grecji biegali jako naturyści, goli zupełnie. Ustalone czteromisterium. Pierwsza czterotomowa encyklopedia naukowa. Bibel Vandi Ngs Warenh. Czyli cztery tomy o kosmosie, o przyrodzie, o nauce i o technikach, i technologiach i kosmonautyce. Symbol cztery jako cztery trójkąty, szczyto łączne w literze N zegara Adamowego, stanowi osąd Boży, ostatecznie przesądzający problemy i rozstrzygnięcia.